Niech będzie pochwalony nasz Pan oraz Jego mama. Witamy w drugim odcinku naszych rozmów nierozpoczętych, a wita Państwa ojciec Maciej i ojciec Andrzej. A tematem naszej dzisiejszej rozmowy jest Wrak Tupolewa. Wrak Tupolewa, czyli historia hańby, historia zdrady i historia ludzi, którzy stoją za tym wszystkim. Ludzi odpowiedzialnych za mord, wiemy doskonale kto, wiemy doskonale jak, nie wiemy dlaczego nie zostali jeszcze rozstrzelani za tę zbrodnię. Pada pytanie powtarzane wielokrotnie przez media polskie dla Polaków, które mówią wprost, kto jest winny i no nie bójmy się tych słów. Właśnie nie bójmy kto? Się tych nazwisk. Ojcze Andrzeju, no, Donald niech Tusk. Te, tak. No, kto to mógłby być? Kto to mógłby być? Pada po prostu pytanie powtarzane zawsze przez kryminologów i wybitnych kryminalistów, którzy sami wiedzą doskonale, tak samo jak ja wiem jako kryminolog i kryminalista, że na miejscu zbrodni zawsze pierwszy, no kto jest? No, zbrodniarz. Tak jest, ta osoba, która jest żywotnie zainteresowana tym, żeby sprawdzić, prawda? Tak, czy... tak, taki dobry wujek, który nagle się zjawia znikąd, żeby sprawdzić, co się pamiętamy dzieje. Pamiętamy te wszystkie zdjęcia, fotografie, tak, prawda? Tak. Tych dwóch panów zupełnie przypadkowo, tak. Władimir Władimirowicz Putin oraz Donald Tusk, pojawili się zupełnie przypadkiem jako pierwsi. Tak, tak. Nie wiadomo skąd, prawda, przywiezieni, a przecież nie związani ze sprawą. I nagle obaj dolecieli na miejsce masowego mordu, zbiorowej egzekucji elit polskich. Ojcze Andrzeju, co tak naprawdę stało się w tym Smoleńsku? Bo mamy wrażenie, że prasa, telewizja, reżimowe, te obrzydliwe, reżimowe media jednak nie mówią nam całej prawdy. Więc właśnie co tam się stało? To nie tylko nie mówią prawdy, oni raczej mówią prawdę, tylko to jest prawda ludzi in vitro. To jest prawda ludzi z bruzdą, czyli zakłamanie, czyli fałsz, czyli mordowanie Polaków. A co tam się stało? Na filmach dostępnych przez analizowanych, przez najwybitniejszych proktologów świata wiemy doskonale, że słychać strzały. I to nie są strzały z pistoletów, tylko ciągłe z broni maszynowej. Tak, były takie informacje, że te strzały słychać w pierwszej minucie. No ja przesłuchiwałem się dokładnie, bardzo dokładnie, z wybitnymi, najlepszymi akustykami tego kraju, tej ziemi, naszej ziemi. No i okazało się, że te strzały słychać non-stop. Je słychać cały czas. Je słychać nawet przed filmem. Ja je słyszę cały czas, ja je słyszę nawet teraz. No właśnie, i te strzały słyszy przecież nie tylko ojciec Andrzej. Słyszę je również ja. I te strzały słyszy każdy, kto może poszczycić się mianem Polaka. No, prawdziwego Polaka. Więc te strzały słyszymy je wszyscy, prawda? Nie tylko swoimi zmysłami słuchu, ale słyszę je też przecież w sercu. Wręcz wąchamy te strzały. Słychacie? Ten tak, proch jest czuć dosłownie na nagraniach. Strzały są przed rozbiciem samolotu, w trakcie i kiedy już pozabijani uciekają. Też słychać, jak do nich się strzela. Tak, to jest. Jeszcze długo po. Jeszcze tak, no tak. No to tak. Przecież już 5 lat, prawda? Oczywiście, 5 lat. Czy nie jest tak przypadkiem, że Polska, nasza wspaniała Polska, nie jest jak ten wrak, którego teraz Rosjanie nie chcą nam oddać. No, piękna metafora, piękna, bo aż w mojej głowie dźwięczała jak te strzały, które ciągle słyszę. Tak jest jak ten wrak. Porąbana, jest rozdarta, zniszczona przez zewnętrzny ostrzał z karabinów maszynowych. Tak, no i co najważniejsze? I wewnętrzną bombę. I wciąż, co najważniejsze, tej Polski, tej naszej ukochanej Polski, nie chcą nam oddać Rosjanie. No nie chcą, bo boją się. Tak, tak jest prawda. Oni się boją, oni się panicznie boją tego, że jeśli oddadzą nam ten wrak, tą rozłupaną na 800 tysięcy kawałków Polskę, to prawda wyjdzie na jaw. Wyjdzie na jaw ta prawda, której oni się obawiają panicznie, panicznie, ojcze Andrzeju. Tak jak diabeł lęka się jasności,
tak pewni politycy za to odpowiedzialni boją się konsekwencji. No właśnie, pewni, ale którzy? No ja nie wiem, którzy. Ale ojcze Andrzeju, przecież mówił ojciec, że za ten zamach odpowiedzialny jest Donald Tusk z Putinem. Mówiłem. Ja w czasie tej audycji wiele rzeczy mówiłem. Błądzić jest rzeczą ludzką. My się od tego nie odcinamy, prawda? Nie, no oczywiście, prawda. Kto jest winny, wiemy. Może bez nazwisk. Donald Tusk i Władimir Putin. No właśnie. Ojcze Andrzeju, wiele osób pyta mnie na spotkaniach parafialnych, na ulicy. Dziesiątki, setki, nawet setki tysięcy osób zaczepiają mnie codziennie i mówią, czy te celebrowanie tych naszych miesięcznic ma jakiś sens. Ja wtedy zawsze odpowiadam, mówię im, drodzy bracia i siostry, to nie chodzi o miesiące, nie chodzi o lata. Chodzi o to, aby pokazać, że my jesteśmy. Jeśli będzie trzeba, będziemy organizowali miesięcznice, tygodnice, dziennice, nawet godzinnice. Jeśli trzeba, wyjdziemy z domów. Wszyscy. A jeśli będzie trzeba, do tych domów wrócimy. I się zamkniemy. W tych domach. Bo jeśli nie będzie innego wyjścia, to też zrobimy. Taki bierny, choć aktywny sprzeciw też tak. Będzie przekazem dla tych obecnych, z obrzydzeniem powiem, władz. Bo to nie są władze. To nie są władze, właśnie. Może od tego, prawda? To nie ja, są ojcze Andrzeju, władze, wspominaliśmy o tym. Moje serce i serce wielu moich przyjaciół, krewnych i współwyznawców raduje się, że przyjdzie ten październik, który nie będzie czerwonym październikiem. To będzie październik, który pokaże całemu światu, całej kuli ziemskiej, kim jesteśmy jako Polacy. No, wiadomo, że jesteśmy prawdziwym narodem wybranym. A nie nieprawdziwym, tak jak inny, nie wspomnijmy jaki naród. Natomiast pokażemy, tupniemy nogami, nawet dwiema. O, nie jedną, prawda? Nie jedną. Ale nie trzema, jak trzema to. Nie. Trzy nogi. Pozwolcie, że się zaśmieję. Te bezbożne dzieci z in vitro. Oczywiście. Splunąłbym, tak. Ale przez szacunek dla tego studia nie chcę niszczyć jego konstrukcji. No więc podsumowując, możemy powiedzieć, że wrak jest jak Polska, ale najważniejsze, żeby ten wrak był w Polsce i żeby Polska była w Polsce. Ponieważ Rosjanie chyba nie są zbyt chętni, aby nam ten wrak oddać. Ja wiele dzieci rosyjskich namawiałem, aby próbowały w ramach takiej, można powiedzieć, XXI-wiecznej krucjaty dziecięcej po kawałku ten wrak nam oddawać. Parę osób się zgodziło. Tak, wiem, słyszałem. No, piękna rzecz. W autobusach przewożą, w majteczkach chowając części tego Tupolewa. On trafia na pole namiotowe w Giżycku. Tam jest stamtąd składany. Zresztą je odbieramy regularnie. Regularnie, tak. Jest już 783 tysiące kawałków z 200 tysięcy, które trzeba było zebrać. Ojcze Andrzeju, ta cała, no wiadomo, sztuczna mgła, te parówki, które pękają, to nie są rzeczy, które się mogą zmieścić w głowie zwykłego matematyka, nie, prawda? Nie, oczywiście. To jest tyle fragmentów, że no naprawdę... Trudno policzyć 800 tysięcy. I ta boleść. Policzyć. Tak. No boleść po stracie no elit. Elit, nie wiem, prawdę, że krzyżak te państwo się trzyma, ale no zmiany nadchodzą. Jest oczywiście, że nadchodzą. Niektórzy ludzie martwią się, czy Rosjanie wejdą do Polski. A ja spotkałem wielu ludzi na naszych modlitewnych spotkaniach, którzy przysięgli mi, nie tylko mi, ale też naszemu Panu, Stworzycielowi, że Rosjanie nie wejdą do Polski. Rosjanie do Polski nie wejdą, dopóki nie oddadzą wraku Tupolewa. I bardzo dobrze. I tego się trzymajmy właśnie. Tak jest. Natomiast... Mocne, wyraźne i. Tak, natomiast pamiętajmy też o tym, że nasze dzieło, nasza misja w pewnym stopniu też wspiera się na dotacjach naszych radiosłuchaczy, na ich wpłatach, na nasze konta. I chciałbym tutaj solennie obiecać i przysiąc razem z ojcem Andrzejem, że jeżeli kwota wpłat zrówna się wartości nowego samolotu marki Tupolew, to przysięgam, że jeśli do tego czasu Rosjanie nie oddadzą nam wraku, to za wpłaty nabędziemy nowy samolot marki Tu-154,
Tak. Rozbijemy go na terenie Polski oczywiście. I będziemy mieli własny Będziemy mieli własny wrak. Nasz, polski wrak. Polski, nieskalany. Ruską ręką. Tą ruską, obrzydliwą, komunistyczną, zdradziecką, ojcze Andrzeju. Nie. Zdradziecką ręką. Cieszy mnie właśnie to, że zawsze nazywamy rzeczy po imieniu, a nie po nazwisku. Każdej osobie, która przekaże donację pieniężną, ale również duchową, prawda? Tylko, że w tak, gotówce gwarantujemy pochówek na Wawelu. No tuż koło prezydenta. I także przypominamy o wpłatach, które są bardzo mile widziane. Zresztą w encyklice Delirium Tremens nasz papież wyraźnie mówi o tym, kto powinien wpłacać na nasze radio i ile. Dlatego, drodzy bracia i siostry, szanowni radiosłuchacze, no i radiosłuchaczki przed odbiornikami, zostańmy z tą myślą, zostańmy z tym słowem bardzo ważnym i pamiętajmy, że Polska też troszeczkę jest jak ten wrak. Dlatego chciałbym namówić wszystkich, aby zakrzyknęli i do innych, i do siebie: pull up, Polsko. Pull up. Tą myślą, która powinna zostawić u Państwa pewną refleksję. Chcielibyśmy się pożegnać. Ojciec Maciej i ojciec Andrzej. A w następnym odcinku Rozmów Nierozpoczętych poruszymy temat: czym jest kobieta? Szczęść Boże wszystkim. Szczęść Boże.